Cześć, z tej strony Adam Mickiewicz. Chcesz poznać nieznane fakty z mojego życia? Posłuchaj mojej opowieści, która sprawi, że staniemy się sobie znacznie bliżsi niż po lekcjach języka polskiego. To ja wymyśliłem imię Grażyna. Nadałem je tytułowej bohaterce poematu Grażyna, wydanego w 1823 roku. Imię to pochodzi od litewskiego słowa gradzi, czyli piękna. Tematem mojego dzieła jest waleczny czyn, niewiasty z wdzięków a bohatera z ducha, a jego forma została stylizowana na język staropolski. Imię Grażyna zyskiwało popularność wraz ze wzrostem zainteresowania moją twórczością, a bohaterkę mojego utworu opisywałem tak. Powagą zdziwi, a świeżością znęca. Zda się, że lato oglądasz przy wiośnie, że kwiat młodego nie stracił rumieńca, a razem owoc wnet pełni dorośnie. Nie tylko licem nikt jej nie mógł sprostać. Gdzie leży jezioro świteś? Wiele osób błędnie uważa, że słynne romantyczne jezioro leży na Litwie. Nic bardziej mylnego. Świteś to jezioro na terenie Białorusi, 20 kilometrów na południowy wschód od Nowogródka. W jego pobliżu rośnie znaczna liczba roślin reliktowych, dlatego w 1930 roku zostało uznane za zabytek. Obecnie świteś służy wyłącznie turystom w celach rekreacyjnych. W pobliżu jeziora leży kamień, na którym wyryto fragment mojej ballady. Świteś. Czy wiesz, że nigdy nie byłem w Warszawie ani w Krakowie? Nigdy nie odwiedziłem tych miast, bo podobno ich nie lubiłem. Pomimo tego zarówno w Krakowie, jak i w Warszawie stoją moje pokaźne pomniki. Cóż, moje serce przez całe życie niczym dzięcielina pałało miłością do Litwy. Byłem zmuszony opuścić ją na zawsze w wieku zaledwie dwudziestu sześciu lat. Daj znać w komentarzu, czego jeszcze chciałbyś się o mnie dowiedzieć.